Adamus. Witam Państwa dzisiejszego wieczoru. Do Jędrzejowa zajechała jedna duża wielka gwiazda. Oczywiście to jest DJ Adamus. Chciałbym również podziękować władzom tego klubu, że udostępnili nam lokal, jak i możliwość przeprowadzenia z tym DJ-em wywiadu. DJ Adamus znany jest przede wszystkim jako DJ, producent, remixer, a nawet również dziennikarz. Znany jest dlatego, że wspólnie razem z DJ-em Mafio Mike razem założyli tym, który się nazywa Wet Fingers. Popularni są z tego, że remiksują stare kawałki na nowy styl elektroniczny. Do nich na przykład zaliczają się kawałek No Limit z zespołu Kombi. Jest to kawałek, który leci jako ramówka programu 5015. Kawałek zespołu Bandy i Wandy, Hi-Fi Superstar. Według mnie to jest jeden z najlepszych remiksów, jaki w ogóle wyszedł. No i trzecim Norbiego kawałek z 97. Przerobiony o tytule Kobiety są gorące. DJ Adamus. To ja. Cieszy się, że jesteś tu razem z nami? No oczywiście, przyjechałem do przyjaciół, więc jak mógłbym się nie cieszyć? Świetnie. Jakie pierwsze wrażenia? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, wystrojem klubu, bardzo mi się podoba. Gabarytami, bo myślałem, że będzie mniejszy. Bardzo fajne nagłośnienie. No a przede wszystkim, tak jak mówię, jestem wśród przyjaciół, bo Dominik, współwłaściciel klubu, jest moim przyjacielem od wielu lat, więc czuję się jak na rodzinnej imprezie. Powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z muzyką elektroniczną? Na początku było tak, że wiele lat grałem jako gitarzysta w zespole. Później, kiedy zespół się rozpadł, a wtedy już produkowałem muzykę w studiu, robiłem produkcję płyty zespołu, pomyślałem, że tak naprawdę można to w jakiś sposób ograniczyć do muzyki elektronicznej, do produkowania w studiu. A mieliśmy też w zespole DJ-a, więc przejąłem jakby obowiązki, trochę podpatrywałem. No i tak naprawdę już od ponad 10 lat cały czas za dekami. Słuchaj, powiedz mi, gdzie stanąłeś po raz pierwszy, w jakim klubie, za konsoletką, no i pierwsze twoje wrażenia? Pierwsze moje granie, tak jak można powiedzieć, autorskie, to Opole, klub Error, dokładnie 10 lat temu Andrzejki. No i oczywiście wrażenia niesamowite, to była całkowicie inna muzyka. To publiczności dużo było? Na szczęście full, nie mieli jej gdzie uciekać. Zadowoleni? Moje genialne, ludzie też. W pewnym momencie stała się to dosyć kultowa impreza, bo nazwałem ją Pozytywka, tak jak później swoją firmę i swoje studio. No i na pewno Opolanie bardzo wspominają tej imprezy. Wcześniej wymieniłem wasze gorące hity. No niestety Mafia Mike nie mógł być tutaj razem z nami, a żałuję. Ale tak, właśnie wysyłałem mu SMS-a. Żałuję, to dobrze. Ale jest szansa, że na pewno pojawimy się w dwójkę w okolicach albo tutaj właśnie u Dominika pod koniec listopada. Czy mógłbyś nam zdradzić, jaki teraz szykujecie gorący hit? Znaczy to jest tak, po Kobietach są gorące i później pojawiło się Miasto nocą, później zamknęliśmy tak naprawdę etap, można powiedzieć, remiksowania polskiej muzyki. Później tak naprawdę z takich większych naszych singli pojawił się Put Your Hands Up z wokalistą Niko, który jest znany z takich hitów jak Destination. I E-Samba, bardzo. I teraz najnowsza produkcja E-Samba, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Elegancki kawałek. Dziękuję, a mogę się pochwalić, jeżeli się już tak naprawdę chwalimy, że Put Your Hands Up z Niko dokładnie tydzień temu debiutował na 32. miejscu niemieckiej listy przebojów DJ-ów, więc naprawdę pierwsza nasza kompozycja, która wyszła na cały świat. No i od razu bardzo duży debiut w Niemczech, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Kawałek, który mogłem znaleźć gdzieś tam w internecie, a dokładnie w Onecie jako teledyski, to jest kawałek Jungle Swing, bardzo elegancki, ale powiedz mi, w jakim on jest stylu stworzony? Znaczy, założenie było takie, jest to oparte na bazie sampla Krzysztofa Komedy i trąbce Tomasza Stańki. A tak naprawdę chciałem oddać w jakiś sposób hołd oldschoolowemu drum and bassowi, który tak naprawdę charakterystycznym dźwiękiem werbla się charakteryzuje. I to była iście moja fanaberia, że powstał teledy, że został zrobiony kawałek, tak dla własnej przyjemności. Gdy grasz set, jesteś raczej skupiony w jednym stylu, czy otwierasz się na inne style? Ja zdecydowanie podróżuję. Podróżuję po gatunkach. Ja bym tak określił, wszystko co nazywa się house'em, wszystko co zatacza o melodię, od latino poprzez deep,
do tech house'u, progresywu, przez new rave. Nie jestem pewien, że zdarza się nawet posłuchać kawałków hardcore. Ale to nie hardcore w znaczeniu techno, co bardziej w hardcore w znaczeniu rockowym, czyli Biohazard, Doggy Dog, bo kiedyś taka muzyka mnie fascynowała i na przykład ostatnio miałem powrót do punk rocka i w samochodzie przez 3 tygodnie w kółko leciała jedna płyta, najbardziej kultowa, oczywiście Sex Pistols, Never Mind the Bollocks, There is the Sex Pistols. No i powrót do korzeni, a co ciekawe, mogę tutaj się pochwalić, że obecnie też współtworzymy duet producentki z takim moim przyjacielem Max Leitem, który na co dzień jest basistą zespołu KSU. Czyli tak naprawdę muzycznie jesteśmy bardzo otwarci. KSU u nas miało okazję wystąpić, na dniach chyba Jędrzejowa, jak się nie mylę. Fenomenalna polska formacja. Polecam wszystkim, którzy chodzą do klubu, otwórzcie się na zespół KSU. Nie, wiadomo, że zawsze żyje się marzeniami. Ja nie wiem, czy myśmy osiągnęli wszystko na polskim scenie. Na pewno w jakiś sposób jesteśmy rozpoznawalni i możemy... No nie bądź taki skromny, Adam. Możemy wydawać swoją muzykę, ludzie chcą nas słuchać, to jest na pewno fajne. Na pewno jednym z marzeń, które było, to zagrać z Tiesto, to się udało. Udało się zagrać z Karlem Coxem, udało się zagrać z Pete'em Tongiem. Steve Angelo, więc jakby tych nazw jest rzeczywiście w portfolio jest dużo. Brakuje nam takiego drugiego oddechu, czyli wyjścia poza Polskę. Miejmy nadzieję, że ten singiel Put Your Hands Up z Niko, który teraz został wydany na cały świat, a odnosi duże sukcesy już w tej chwili w Niemczech, będzie jakąś taką przepustką. Zagraliśmy oczywiście okazjonalnie na Ibizie, graliśmy w Chicago, ale od okazjonalnego grania do regularności jest naprawdę bardzo długa droga i my mamy świadomość tego, że jesteśmy w jednym kraju z iluś tam na mapie i tak naprawdę długa droga jest, zanim wybijemy się, czy przynajmniej zaistniejemy na zachodzie. Co mógłbyś powiedzieć młodym, zdolnym artystom, którzy na przykład wzorują się na tobie? Nie wiem, czy to jest najlepszy wzór do wzorowania się, ale na pewno powiem jedno, jeżeli możecie, to bądźcie niezłomni i róbcie to, co uważacie za najważniejsze w swoim życiu. Nie bójcie się internetowych paszkwili, bo ktoś, kto pisze internetowe paszkwile, to jest zazwyczaj zakompleksiony, zapryszczony 15-latek, który nie potrafi się odnaleźć w świecie. Jeżeli kochacie muzykę, to róbcie to, co robicie. Słuchaj, powiedz mi, czy jesteś otwarty na młodych, zdolnych DJ-i? Dokładnie chodzi mi na przykład, jakiś młody chłopak zrobił jakiś kawałek, nie wie, czy jest dobry, no i podsyła go do ciebie. No i... Zawsze każdy kawałek słucham. Nawet w tej chwili są 3-4 projekty, które czekają, żebyśmy podpisali kontrakt z mojej wytwórni i wiadomo, że ja nie obiecam złotych gór, bo jestem tak jak każdy inny producent, który gdzieś tam walczy, ale mogę na pewno komuś pomóc, żeby przynajmniej ten utwór się ukazał. Może nasza publiczność nie kojarzy ci tak bardzo, ale również występujesz w programie Kuby Wojewódzkiego. Wielu gości, którzy przychodzą do Kuby, to są w jakiś sposób też moi znajomi, więc może bezpośrednio jakby tego nie widać, bo my jesteśmy zespołem, który gra, ale po programie spotykamy się i rozmawiamy. Bardzo dobry kontakt mam obecnie z Pawłem Golcem, który oczywiście stylistycznie nie wygląda na klubowicza, ale też go cenię za muzykę, którą robi, niekoniecznie tą, którą słychać, ale jazzową i tak dalej, więc inaczej, wszystko to, co widzimy w telewizji, to jest jedna strona medalu, jeszcze jest druga strona medalu. Tak jak my dzisiaj będziemy za chwilę rozmawiać prywatnie po zgaszeniu kamery, tak jak Dominik jest moim przyjacielem, bo przyjeżdżam tu do niego, tak tam, gdzie w Warszawie mieszkam od 10 lat, też mam pewnych znajomych, z którymi się spotykam poza kamerami i kamera to jest jedna rzecz. Co zaprezentujesz naszej dzisiejszej jędrzejowskiej publiczności? Słuchaj, nigdy nie szykuję się, 2 razy w życiu przyszykowałem się do seta. Pierwszy raz to raczej spontan. Tak, zdecydowanie spontan. Pierwszy raz to było na Paradzie Wolności w Łodzi w konkursie, jedyny konkurs, który grałem. A drugi raz, ostatnio jak grałem przed Tiesto, naprawdę spękałem i przygotowałem seta. Ale zawsze wolę mieć kontakt z publicznością. No to słuchaj, ja ci życzę udanego, dynamicznego seta, abyś rozgrzał naszą publiczność do czerwoności, ale z tym nie będziesz miał problemu. Dziękuję za udzielony wywiad. Dziękuję i pozdrawiam. We'll be right back.